Siema, 7 rano, zaczynamy dzień trzeci wyprawy. Tym razem udajemy się nad ocean do miejscowości Nazare. Na początek czeka nas 25 minut drogi do Flixbusa, który kosztował 70 zł, bardzo dobra opcja. Tam moja ekipa właśnie wyszła z chaty, także podążamy do busa. Lekko jestem zdziwiony, bo podróżując na stację autobusu, mijamy bardzo dużo blokowisk, tam już jest stacja wołania. No ale to jest ta druga część Lizbony. Nie dla wszystkich tak piękna, chociaż dodaje na pewno jakiegoś uroku. Dużo się tych Flixbusów tutaj zrespiło, jakaś dobra mapa. Wiemy już, gdzie mamy iść. Wskakujemy 1,5 godziny do Nazare, a potem widzimy się już nad oceanem. No nie jest to ładny widok. Pierwszy raz takie coś widzę i lekko się przeraziłem. Także uciekamy stąd, ale problem z uchodźstwem jest tutaj też na dużą skalę. Półtorej godziny jazdy za nami, jesteśmy w Nazare. Czas iść do oceanu, który już z góry robił wielkie wrażenie. Tam moja ekipa się jeszcze przygotowuje, mamy jakieś 15 minut na plażę, a potem idziemy na tą najpopularniejszą latarnię morską, no ale to już dłuższy wypad. Pewnie jakieś pół godziny do 40 minut spacerem. Jesteśmy, a tam już jest tylko Ameryka Północna i Południowa, jak to woli. Punktem docelowym dzisiejszej wyprawy, paluchem pokażę tamto miejsce. Niebawem się tam będziemy udawać, ale czas jeszcze zobaczyć te duże fale. Kamil wpadł do wody! Uważaj, uważaj! No proszę Państwa, są też te wielkie. Ale to co najlepsze przed nami dopiero. Takie urokliwe miasteczko. Tutaj idziemy wzdłuż promenady na kawkę. Nie ma chyba nawet 10:00. Ale chociaż nie ma ludzi. Jest też coś dla miłośników sportu. Copacabana. Najbardziej zainteresowane są oczywiście dziewczyny z piłką nożną. Szukamy kawy, ale przed 10:00 to trudne zadanie, ależ tam się fala rozbiła. Wow. Dostałem takiego zastrzyku endorfin, że trudno mi opanować emocje. Jesteśmy przy straży pożarnej. Teraz będziemy czekali na autobus, bo jeśli komuś się nie chce, a poczekajcie, zrobię kadr na ocean. Jeśli komuś nie chce się butować na samą górę, to jest linia numer 3, która was dowodzi prawie na sam szczyt, potem zostaje wam 15 minut truchtu. No i jesteście w naszym punkcie docelowym. Następne wejście już stamtąd. Tyle się nagadałem o autobusie, a koniec końców zobaczyliśmy, że przyjedzie dopiero za 30 minut. Więc w takim krajobrazie zmierzamy do góry, czeka nas pewnie kilkaset schodów. No ale mili Państwo, można się zmęczyć. Właśnie widzimy, że trafiliśmy na Big Wave Challenge Portugal 2003-2004. Także na samym dole może znajdziemy jakichś fajnych surferów, ale my jeszcze idziemy na kolejny punkt widokowy, żeby trzasnąć kilka fotek. Wiem, że wieje, ale musi wiać, żeby były takie fale. To jest nie do zobrazowania akurat na wideo, ale możecie porównać tamtych ludzi i wielkość tych fal. Kosmos. A tam wspomniana już wcześniej dużo razy, wiele razy, latarnia. Kosmos. Pokażę wam, co wiatr robi z moim kapturem tu. Dziękuję, do widzenia, bo jeśli nawet trzeba w kapturę, który zadaje. I tutaj trochę, o ja nie, no ludzie kochani, cały już ekran mam mokry.
Windsurferzy się nie zwespili, ale tutaj widzicie, na czym mają przyjemność surfować, jeśli już do tego dochodzi. Tutaj macie jeszcze za 2 euro muzeum, kilka fajnych desek, tego pana raczej wszyscy znacie. I poruszamy się do środka, nie wiem co tutaj jest. Macie takie oto rzeczy, ale jeszcze z wami wyjdę tam na zewnątrz, żeby szybko zobaczyć to, co najfajniejsze. Czyli ocean, idziemy, nie ma szkody, nie ma, że szkoda czasu na filmiku. Zaraz tam będziemy. Proszę bardzo. Dlatego są tu takie wielkie fale. W ogóle ładne pomieszczenie, jeżeli nie jest obskurne. Ale tutaj jest wielki kanion w Nazare i dzięki niemu powstają tak ogromne wavy. Dobra, mili państwo, koniec Nazare. Martyna pomacha jeszcze ładnie. Ależ tu jest pięknie. Wracamy powoli. Nie żałuję wydanych pieniędzy. Ja na samym początku rano powiedziałem, że 69 zł za Flixbusa, ale chodziło o to, że w dwie strony. Także bardzo przyjemny wydatek, półtorej godziny jazdy, a wszystko co najładniejsze już wcześniej widzieliście. Jeszcze z powrotu do Portugalii nagramy ostatnie wejście. Było warto? Było warto. No właśnie, ja to nawet bym tu wrócił jeszcze jutro. Ale jutro czas na Porto. Ludzie, dawno nie byłem tak niczym podekscytowany, nie wiem jak Martyna, ale naprawdę wiem, że to wideo nie oddaje tego, co tu się dzieje. Każde pieniądze jest to warte, każdych pieniędzy znaczy się. Niesamowite, ale taki wiatr, że zaraz mi wyleci w ogóle telefon z dłoni. Mimo, że jest 15 stopni i 4 grudnia, no to czuć potęgę tego monstrum. A jeszcze dziwniejsze jest to, że za moimi plecami już tylko Stany. Znakomita rzecz. A to ciekawostka. Centrum handlowe imienia Vasco da Gama. Wróciliśmy, zjedliśmy jedzonko, czy też kuchnia włoska, oni tam siedzą. Zaraz jeszcze idziemy pod most Vasco da Gama i się żegnamy. Tu dla chętnych i niestrudzonych w bojach jeszcze taka kolejeczka widokowa. 7,5 euro w jedną stronę, 9,5 euro w dwie strony wzdłuż rzeki Tag. I widok na najdłuższy most, bo 17-kilometrowy, ten od Vasco da Gamy. Zaraz go zobaczymy na końcu filmu. Czy warto? Nie wiem. My się nie porwaliśmy na taką wycieczkę, ale widać, że ludzie wychodzą zadowoleni. No i to koniec. Za moimi plecami wspomniany most Vasco da Gamy. Dziękujemy, że byliście z nami. Zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Ja wszystko przeczytam i dam znać. I mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w Porto, a teraz cały most w całej pięknej okazałości. Nara!